Mrzawka lekko stuka w liście wokół nas. Zapach sosny unosi się w powietrzu, gdy skradamy się przez zarośla. Mój dziadek i ja. Przesuwam językiem po zębach, skupiając się. Podnoszę karabin nieco wyżej. Broń o wiele lepszej jakości niż ta, której powinienem używać. Marnuje się ze mną. Jestem okropnym myśliwym. Szczerze mówiąc, nie jestem nawet pewien, czy się z tym zgadzam. Mam na myśli polowanie. Z etycznego punktu widzenia. Mój dziadek i ja jemy w zasadzie wszystko, co upolujemy, a ja, szczerze mówiąc, wiele strzałów oddaję celowo nieco zbyt wysoko. Robię to tylko po to, by spędzać z nim czas. Jest fascynującym człowiekiem i lubi zabierać mnie do lasu. Ale teraz polujemy na parę jeleni. To również duże zwierzęta. Jestem prawie pewien, że te stworzenia dobrze wiedzą, że tu jesteśmy, ale można podejść zaskakująco blisko pod warunkiem, że nie daje się żadnych oznak, że próbuje się je zastrzelić. Trzymaj się nisko, Robi. Mruknął przez zaciśnięte usta. Przesuń się w prawo za krzak, wtedy będziesz miał czysty strzał. Strzelaj, gdy będziesz gotowy. Podoba mi się moje imię. Tak się składa, że nadano mi je na cześć mężczyzny obok mnie. Robert. On jest Robertem seniorem, a ja oczywiście Robertem juniorem. Kiwam głową i ustawiam się na pozycji, ostrożnie celując zgodnie z instrukcjami. Kątem oka widzę kciuk w górę mojego dziadka i strzelam. Chybiam. Dźwięk odbija się rykoszetem po lesie, a ptaki zrywają się z pobliskich drzew, wylatując w niebo. Jelenie obracają się w panice i uciekają. Boże. Mruczy mój dziadek i podnosi się zza krzewów, unosząc swoją strzelbę i oddając szybki strzał. Moje ego jest nieco uspokojone faktem, że on również chybił i oboje obserwujemy, jak ostatni jeleń znika w zaroślach w cieniu lasu. Opuszcza broń i patrzy na mnie. Robię to samo i wzruszam ramionami. Utrzymujemy kontakt wzrokowy przez sekundę, po czym on przerywa chichotem, kręcąc głową. Cholera, Robi, za każdym razem, gdy już myślę, że cię czegoś nauczyłem, udaje ci się popełnić jakiś nowy błąd. Hej, wiesz jak to mówią, nie powinieneś oceniać ryby na podstawie jej umiejętności wspinania się na drzewo. Nie oceniam cię po umiejętności wspinania na drzewo, jesteś moim wnukiem, oceniam cię po umiejętności pływania, rybko. Wskazałem na roztrzaskaną gałąź, którą złamał mój dziadek, gdy oddał strzał. Właśnie widzę, naprawdę uczę się od najlepszych. Parsknął śmiechem, uderzając mnie w klatkę piersiową. Chodź, wytropmy je. Zostało jeszcze trochę światła dziennego. Omijamy krzaki i kierujemy się na wprost przez małą polanę, przechodząc przez zwaloną kłodę i podążając trasą, którą wybrały jelenie, ale mój dziadek nagle zatrzymuje się i podnosi rękę z głową przechyloną na bok. Ja również się zatrzymuję, czekając, wstrzymując oddech i uważnie nasłuchując. Moje uszy skupiają się na szeleszczących liściach i trzaskających gałązkach. Dźwięk staje się coraz głośniejszy i zmierza w naszą stronę, dokładnie z kierunku, w którym biegły jelenie. Jezu, wracają tędy. Chyba... Przerywa mu nagłe pojawienie się jelenia między krzewami. Pędzi prosto na nas z ponurego cienia. Co jest? Krzyczę głośno w panice. Jeleń w najmniejszym stopniu nie próbuje nas ominąć. Podnoszę karabin i szybko chwiejnie celuję. Cholera, Steve, padnij! Krzyczy dziadek, łapiąc mnie za rękaw i ciągnąc na poszycie lasu. Jaki Steve? Powietrze uchodzi ze mnie, gdy upadam z dziadkiem na ziemię, a jelenie przeskakują tuż nad nami. Mój dziadek natychmiast zajmuje pozycję, celując swoją strzelbą nad szczytem kłody, śmiertelnie skupiony. Coś sprawiło, że tak pobiegły. Zobaczyły wilka albo niedźwiedzia. Niedźwiedzia? Zdziwiłbym się, widząc któregoś z nich o tej porze, ale tak jak powiedziałem, coś musiało je przestraszyć bardziej niż my. Mój dziadek pozostaje spokojny i opanowany, a lufa jest skierowana na las przed nami i wzdłuż ścieżki jelenia.
Trzymam się blisko, rozglądając we wszystkich kierunkach na wypadek, gdyby coś podeszło do nas z boku, z odbezpieczoną bronią i bijącym sercem. Ale nic nie nadchodzi. Czekamy przez pełną napięcia minutę, potem kolejną. Mięśnie bolą mnie ze stresu związanego z samym utrzymywaniem się w pozycji prewencyjnej, ale jak już mówiłem, nic się nie dzieje. Mój dziadek ostrożnie wstaje. Dziwne. Lepiej stąd chodźmy, bądź czujny. Kiwam głową w odpowiedzi i razem szybko, ale ostrożnie wychodzimy z małego zagajnika, kierując się z powrotem przez las. Po pokonaniu, mam nadzieję, bezpiecznej odległości, zadaję dziadkowi pytanie. Dlaczego nazwałeś mnie wtedy Steve? O czym ty mówisz? No wiesz, kiedy zaatakowały nas jelenie, nazwałeś mnie Steve. Naprawdę? Pyta dziadek, drapiąc się po brodzie. Nie wiem, ale znasz Steve'a, prawda? Mój stary przyjaciel. Mógłbym przysiąc, że wspominałem ci o nim wcześniej. Tak, może raz czy dwa. Dziadek potrząsa głową. Nie, zdecydowanie mówiłem o nim więcej. Pewnie jak zwykle nie słuchałeś. Przypuszczam, że to była tylko chwila, sposób w jaki stałeś, jeleń zbliżający się do ciebie. Podniosłeś broń. Co by się stało, gdybyś go zastrzelił? Upadłby na ziemię i powalił cię razem z nim. No nie wiem, nie był taki duży. Był większy niż ci się wydaje, a przy tej prędkości zmiażdżyłby cię. To samo mówiłem Steve'owi te wszystkie lata temu. Zrobił dokładnie to samo. Więc co on teraz robi? Gdzie on jest? Mój dziadek nie odpowiada. Spogląda tylko w głąb lasu. Jesteśmy na szczycie wzgórza, a drzewa ustępują miejsca widokowi na głęboką, zieloną dolinę. Niebo nad nami jest szare. Dziadek potrząsnął głową. Steve, nie bywa tu już zbyt często. On nie umarł, prawda? Właściwie to dokładnie nie wiem. Nie wiesz? Słuchaj, daj sobie spokój, dzieciaku. To historia na inny dzień. Wracajmy na kemping. Upieczemy tego królika, którego złapaliśmy wcześniej. Nagle mój dziadek zatrzymał się, wyciągając rękę, a ja natychmiast stanąłem w bezruchu, podążając za jego wzrokiem. Nawet go nie zauważyłem, ale jego widok mrozi mi krew w żyłach. Przyprawia mnie o dreszcze nawet na samo wspomnienie. Stoimy zaledwie kilka metrów od jelenia. To ten sam jeleń co wcześniej, jestem tego pewien. Żadne z nas go nie zauważyło, bo stał nieruchomo, jak posąg. Co do diabła? Szepcze dziadek, wpatrując się w stworzenie ze zdziwieniem. Mruży oczy, a potem pochyla się do mnie. Oddycha, choć ledwo. Spójrz w dół na jego klatkę piersiową. Robię to, przyglądając się bliżej. Jeleń ma jedno kopyto oparte o pień drzewa, co już samo w sobie jest dość ciekawe. Ale zwierzę nie porusza się, choćby nieznacznie. Nawet nie mruga. Hej, mówi mój dziadek. Potem powtarza głośniej. Hej. Kilka razy klaszczę w dłonie, ale jeleń nie reaguje. Wraz z nagłym strumieniem wody z nasiąkniętych deszczem liści nad nami, zwierzę powoli odwraca głowę. Rozgląda się dookoła, aż spogląda na mnie i mojego dziadka. Poczułem, jak skręca mi się żołądek, choć nie wiem dlaczego. Jeleń jest... nie wiem, coś jest z nim nie tak. Musi być chory, mruczy mój dziadek. Pójdziemy inną drogą, ominiemy go, i tak jesteśmy już zbyt blisko. Oboje oddalamy się przez zarośla, obierając nowy kierunek, podczas gdy jeleń obserwuje nas w śmiertelnej ciszy. W końcu znika z pola widzenia, rozmywając się za nami w wodnistych, zielonych cieniach lasu.
Później tej nocy, po powrocie do obozu, przygotowaniu i zjedzeniu naszego połowu, wczołguję się do namiotu, zapinając za sobą klapę. Moja lampa rzuca intensywne cienie we wszystkich kierunkach, gdy przesuwam ją z miejsca na miejsce, próbując dostać się do śpiwora. W tej chwili nie jest szczególnie zimno, ale temperatura może nagle spaść w każdej chwili, a ja nie chcę się obudzić zmarznięty o 3 nad ranem. Jak na ironię, obudziłem się o 3:15. Nie zmarznięty, ale zlany potem. Wybudzony z niespokojnego snu, zamarłem na dźwięk szelestu i węszenia na zewnątrz. Tuż obok mojego namiotu. Wstrzymuję oddech i zaciskam zęby. To ten osobliwy strach przed nieznanym mnie dopada. To pewnie tylko królik albo zając, ale możliwość, że może to być coś większego, coś bardziej niebezpiecznego, jest niemożliwa do zignorowania. Z jakiegoś powodu mój umysł nie myśli o niedźwiedziu, lwie górskim czy czymś podobnym. Kieruję się do jelenia, zastygłym w miejscu o martwych, niemrugających oczach. Głowa obraca się, gdy obserwuje mojego dziadka i mnie przechodzących obok. Coś naciska na namiot tuż przy mojej głowie. Wpatruję się w wybrzuszony materiał przez ciemność. Staram się nie myśleć o tym, że od leśnych bestii oddziela mnie para cienkich, delikatnych płacht materiału. Po prostu to zignoruj, mówię sobie. Zignoruj to, a odejdzie. Po cichu przewracam się na bok i zaciskam oczy, zdeterminowany, by być mężczyzną i nie przestraszyć się obecności jakiegoś szopa czy wiewiórki. Stworzenie szeleszcze w trawie, w ciemności. Moje tętno wzrasta, gdy słyszę, jak ociera się o zewnętrzną część namiotu. A potem na sekundę zatrzymuje się całkowicie i ku mojemu przerażeniu słyszę głos mojego dziadka. Oddycha, choć ledwo. Zdanie jest wyraźne i ostre, przebija się przez szmer liści na wietrze. Ale słowa są całkowicie pozbawione kadencji, jakby czytane z książki przez kogoś, kto nie zna kontekstu. Spójrz w dół, na jego klatkę piersiową. Co tu się do cholery dzieje? Teraz panikuję, nie wiem, co mam robić. To mój dziadek na zewnątrz robi sobie ze mnie żarty. Tak musi być, musi, bo nie ma dosłownie żadnego innego wytłumaczenia, które miałoby sens. Bez względu na to, że jest to całkowicie niezgodne z jego charakterem. Niezależnie od tego, że nigdy w życiu nie słyszałem, żeby ten człowiek mówił w taki sposób. Wiem, musi lunatykować, to jest to. Moje tętno nieco się uspokaja. To musi być to, to jedyne możliwe wyjaśnienie. Ale jeśli tak jest, to nie mogę go po prostu zostawić na zewnątrz. Mimo strachu powoli wychodzę ze śpiwora. Możecie uważać mnie za idiotę, ale jeśli mój dziadek błąka się po lesie, może się zgubić lub poważnie zranić. Odsuwam więc na bok swój irracjonalny strach i drżącą ręką sięgam do zamka błyskawicznego, otwierając go z hałasem, który jest zdecydowanie zbyt głośny. Wysuwam głowę w noc. Chłodne powietrze owiewa mi twarz, gdy podnoszę latarkę, by rozproszyć ciemność. To, co widzę, to nic. Zupełnie nic. Wyskakuję z namiotu i wpatruję się w latarkę, której światło pada na długie trawy i pobliskie drzewa. Wciąż jesteśmy na grzbiecie doliny, ale spowita jest ciemnością. Niewielki fragment widocznego księżyca oświetla czubki drzew srebrzystym blaskiem, ale na razie jestem zbyt zajęty, by docenić piękną naturę. Obchodzę namiot dookoła i nie widzę śladu mojego dziadka. Dziadku! Wołam w noc, odwracając się i podnosząc wysoko latarkę. Nadal nic. Jakiś ptak cicho ćwierka z pomiędzy gałęzi głębokiego lasu. Odwracam się w jego stronę, ale drzewa nie zdradzają żadnych tajemnic. Przechodzę przez wysoką trawę i kucam przy namiocie dziadka. Jego zamek błyskawiczny jest zamknięty. Dziadku! Szepczę bez odpowiedzi. Próbuję jeszcze raz, trochę głośniej.
Dziadku! Słyszę jęk ze środka. Mruczy coś pod nosem. Co do diabła? Dziadku, wszystko w porządku? Oczywiście, że w porządku. Co się z tobą dzieje? Nic. Pójdę już spać. Słyszę szelest jego śpiwora, gdy się przewraca. Staje prosto i wpatruje się w noc. Po raz drugi ten świergot rozbrzmiewa wśród gałęzi, a ja pospiesznie wracam do namiotu, zapinając go szczelnie i bezpiecznie, drżąc, gdy próbuję zmusić się do ponownego zaśnięcia. Trwa to długo i nie przypominam sobie, żebym odpłynął. Ale w końcu chyba musiałem zasnąć. Moje wizje na krawędzi półsnu są niepokojące i w dużej mierze składają się z odkrycia, że coś wkradło się do mojego namiotu. Zniekształconego i wypaczonego do niemożliwych kształtów. Moje śniące ja przemieszcza się z miejsca na miejsce, podczas gdy koszmar przemyka i pływa wśród cieni niczym woda. Gdy budzę się cały i zdrowy, na moją twarz pada wyblakły blask porannego słońca przefiltrowanego przez cienki materiał namiotu. Mruczę coś pod nosem, siadając prosto i przecierając oczy. Przez sekundę lub dwie rzeczywistość ostatniej nocy rozmywa się w snach, ale kiedy przypominam sobie prawdę, powraca ten gorzko znajomy niepokój. Wychodzę z namiotu w rozgrzane poranne powietrze, gdzie zastaję mojego dziadka myjącego twarz w garnku z wodą. Dzień dobry, jak się dzisiaj czujesz? Szczerze mówiąc, nie najlepiej. Ostatniej nocy chyba lunatykowałeś przez sen. Dziadek spogląda na mnie, ale kontynuuje swoją rutynę. Niemożliwe, nie lunatykuję. Mamrotałeś bzdury i uderzałeś w mój namiot o 3 nad ranem. Przyszedłem sprawdzić, co u ciebie, ale ty chyba musiałeś już wrócić. Mój dziadek zatrzymuje się i patrzy prosto na mnie. Więc to się wydarzyło. Obudziłeś mnie. Myślałem, że mogło mi się to przyśnić. Dziadek prostuje się i drapie się po brodzie. Opowiedz mi dokładnie, co się stało. Opowiedziałem mu więc całą historię, a mój dziadek milczał do samego końca. Lekko pobladły rozgląda się po naszym otoczeniu i spogląda w dół doliny. Cholera, wiedziałem. Mruczy prawie niezauważalnie. To samo miejsce, dokładnie to samo miejsce. Co masz na myśli? Przyjechałem tu kiedyś ze Steve'em. Wiedziałem, że byłem tu wcześniej. Myślałem, że wybrałem to miejsce dość przypadkowo, ale chyba moja podświadomość miała inne pomysły. Dziadku, nie wiem, o czym ty mówisz. Wpatruję się w dolinę, a ja podążam za jego wzrokiem. Patrzymy, jak duże stado ciemnych ptaków lata w kółko nad drzewami. Znowu i znowu krąży bez celu. Odwraca się, by spojrzeć na mnie. Jego wyraz twarzy jest ponury. Może nawet trochę się boi. I to głęboko mnie niepokoi. Nic nie powinno przestraszyć tego człowieka. Pakuj się, Robi. Wynosimy się stąd. W innej atmosferze mógłbym to zakwestionować, ale teraz robię to, co każe i w ciszy szybko pakujemy nasz sprzęt, ładując plecaki z ciągłymi, ukradkowymi spojrzeniami na drzewa. Las nieco wysechł od wczorajszego deszczu, ale niebo nad nami wciąż jest szare. Wyruszamy, zacierając wszelkie ślady naszego skromnego obozowiska. Tempo mojego dziadka jest nieco szybsze niż zwykle. Gałązki i sosnowe igły chrzęszczą pod nogami, gdy idzie przez las. Trochę mocniej ściska też swoją strzelbę. Postanowiłem przełamać napięcie. Dziadku, co się tutaj dzieje? Czegoś mi nie mówisz. Byłem już kiedyś idiotą. Odpowiada dziadek, gdy bryza gwiżdża w koronach drzew. I straciłem przez to dobrego przyjaciela. Nie popełnię 2 razy tego samego błędu. Przedzieramy się przez cierniste krzewy i przechodzimy obok dużego stawu otoczonego gęstymi, splątanymi chwastami.
Zerkam w stronę wody. Tafla jest ponura, szaro-zielona i pokryta osobliwym, pływającym mchem. Powierzchnię przełamują głowy trzech jeleni stojących w idealnym bezruchu. Całe ich ciała poniżej szyi są zanurzone, wpatrują się w nas, gdy je mijamy. Każdego innego dnia mógłbym uznać ten widok za dość komiczny, ale teraz czuję tylko zimny, gryzący strach. Jeden z jeleni wynurza się z wody, podnosząc się na tylne nogi, a mój dziadek chwyta mnie za rękaw i ciągnie za sobą. Nie przestawaj się ruszać, wydostaniemy się stąd, po prostu idź dalej, Robi. Nasze kroki stają się szybsze, a oddechy nieco bardziej niespokojne. Mijamy gęsto rosnące drzewa, gałęzie drapią mnie po ramionach i twarzy. Wychodzimy na polanę, a mój dziadek natychmiast się zatrzymuje. Co to jest? Pytam szeptem. Coś porusza się w cieniu drzew, przesuwając się między gałęziami po przeciwnej stronie polany. Zimny dreszcz przechodzi mi po plecach i instynktownie podnoszę karabin. Odgłosy ptaków i wiatru zanikają, a powietrze wydaje się ciemnieć, gdy cień zbliża się do nas. Prawie niemożliwym jest dostrzeżenie jego dokładnego kształtu przez warstwy gałęzi i liści, ale przysięgam, że widzę szorstką, niejasną, humanoidalną sylwetkę wśród cieni. Wróciłeś, Robercie? Szepcze jakiś głos. Moje mięśnie napinają się w reakcji na moje imię, albo imię mojego dziadka. Dziadek wciąga powietrze przez zęby. Zaczyna ostrożnie iść brzegiem polany, a ja naśladuję jego ruchy. Nie zostawiłbyś mnie znowu, prawda? Głos nie różni się od tego, który słyszałem zeszłej nocy. To znaczy, jest inny, ale tak samo martwy i pozbawiony emocji. Mój dziadek podnosi strzelbę, ale nie naciska na spust. Nie zatrzymuj się, dzieciaku. W lewo, przejdź przez tę część polany, będę tuż za tobą. Zaczynam omijać polanę, nie odrywając wzroku od cienia między drzewami tuż przed sobą. Tak bardzo staram się na nim skupić, zrozumieć co widzę, ale nie mogę. Same gałęzie zdają się poruszać, pękać i falować w cieniu. Postać robi nagły krok do przodu. Mój dziadek coś krzyczy, podnosząc strzelbę i oddając głośny strzał w powietrze. Nieprzygotowany na tak nagły hałas, przez chwilę słyszę tylko dzwonienie w uszach, gdy przedzieram się przez las wzdłuż naturalnej ścieżki między drzewami, choć zatrzymuję się, gdy zdaję sobie sprawę, że dziadka nie ma za mną. Kazał mi iść, ale czy nie powinienem po niego wrócić? Muszę, to oczywiste. Obracam się więc i przygotowuję do powrotu na polanę, gdy dziadek zatacza się przez krzewy w moją stronę, z twarzą białą jak prześcieradło. Zabieraj to cholerstwo z mojej twarzy. Chrząka odsuwając lufę mojego karabinu i razem biegniemy przez las. Mój dziadek zrzuca plecak, a ja robię to samo, pozostawiając sprzęt za sobą, gdy przedzieramy się przez zarośla, wracając do miejsca, w którym zaparkowaliśmy samochód poprzedniego dnia. Kiedy w końcu go widzimy, czekającego na nas na skraju polnej drogi, rzucamy się do środka, a mój dziadek wkłada kluczyk i przekręca go z brzękiem. Silnik budzi się do życia. Ruszamy w drogę powrotną przez dzicz, długimi, leśnymi drogami. Po chwili, gdy napięcie w powietrzu nieco opadło, zbieram się na odwagę i pytam dziadka, co widział. Co się stało po tym, jak wystrzelił? Coś znowu próbowało do mnie przemówić. To stary, gęsty las robi. Przepraszam, że cię tam zabrałem. Takie miejsca potrafią namieszać człowiekowi w głowie. Ale coś tam było, prawda? Coś prawdziwego. Tak, myślę, że tak. Czy to było... Zawahałem się. Kto to był, dziadku? Koszmar. To wszystko. Coś, co nie powinno istnieć według wszelkich praw natury. Mówiłeś, że słyszałeś coś przed namiotem zeszłej nocy.
Kiwam głową. Brzmiało jak ja, prawda? Tak, odpowiadam. Ale wiesz, że to nie byłem ja, zgadza się? Nie, to nie byłeś ty, dziadku. Czasami w głębi lasu słyszymy słowa, ale to nie znaczy, że wypowiada je ten, do którego należy głos. Więc dlaczego go nie zastrzeliłeś? Ręce mojego dziadka napinają się i zaciskają wokół kierownicy. Strzeliłeś z karabinu, ale celowałeś w powietrze, nie w cień. Dlaczego to zrobiłeś? Na to mój dziadek nie miał odpowiedzi. Sięgnął tylko w moją stronę, by poklepać mnie po ramieniu, gdy ciemne chmury kłębiły się nad naszymi głowami. Spędzamy resztę długiej drogi do domu w kontemplacyjnej ciszy. Ciszy co jakiś czas przerywanej tylko wyciem wiatru w koronach drzew.